Serwis informacyjny 6 września, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Coraz mniej dzieci w wałbrzyskich szkołach. Czy niż demograficzny i zmiany w systemie edukacji mogą jeszcze bardziej wpłynąć na liczbę uczniów? Ministerstwo Edukacji planuje likwidację gimnazjów. Oto jakie wyjście z sytuacji przewidują władze Wałbrzycha, a także z czego wynika obecny niż demograficzny, spytaliśmy prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja. W tym roku do wałbrzyskich szkół trafiło o około 1000 dzieci mniej niż w ubiegłym roku szkolnym. Mamy zarejestrowanych na 1 września 10 600 uczniów. W ubiegłym roku było to 11 600. To jest wprost rezultat zmian demograficznych, w jakim sensie również decyzji rodziców o pozostawieniu swoich dzieci albo w klasie zerowej na kolejny rok, albo pozostawieniu w przedszkolach, ale w mniejszym stopniu. Obiektywnie to jest demografia, to są krzywe demograficzne, które są znane od wielu lat i łatwe do przewidzenia. Projekt likwidacji gimnazjów, który zamierza wprowadzić w życie Ministerstwo Edukacji, może spowodować redukcję zatrudnienia, likwidację niepotrzebnych placówek. Ciągle jest dyskusja. Chcielibyśmy bardzo, aby była to dyskusja konstruktywna pomiędzy samorządami, organami założycielskimi a Ministerstwem Edukacji. Apelujemy o wycofanie się z projektu likwidacji gimnazjów, który to projekt uważamy za niedobry. Jeśli jednak taka decyzja ze strony ministerstwa będzie i zostanie przyjęta ustawą w parlamencie, będziemy musieli się do tej decyzji dostosować. Będziemy starali się zrobić wszystko, aby po pierwsze taka zmiana nie była odczuwana przez uczniów i nauczycieli jako gwałtowna. Będziemy starali się te skutki tego, no, powiedziałbym, rewolucyjnej zmiany modelu edukacji, aby te skutki były jak najmniej odczuwalne dla nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Wałbrzych na reformie straciłby duże pieniądze. W ostatnich latach w remont szkół zainwestowano duże środki. Nie przewidujemy likwidacji gimnazjów w rozumieniu opróżnienia budynków, w szczególności budynku gimnazjum numer 1 czy gimnazjum numer 6. To są budynki, w które miasto zainwestowało w ciągu ostatnich lat ogromne, wielomilionowe środki. Trudno nam byłoby się pogodzić z utratą tych pieniędzy. Ponadto będziemy starali się poprzez tworzenie na przykład zespołów przedszkolno-szkolnych w jakimś sensie osłonić środowisko nauczycielskie przed zbyt gwałtownymi redukcjami liczby nauczycieli, co i tak prawdopodobnie jest w jakimś sensie nie do uniknięcia, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne. Zmiany w systemie edukacji odczują przede wszystkim uczniowie. Miejmy nadzieję, że zostanie wypracowany kompromis, który pozwoli uczniom skupić się wyłącznie na nauce. Jak potoczą się losy wałbrzyskiego górnika? Piłkarze grający przy ulicy Ratuszowej w swoich ostatnich wypowiedziach nie kryją rozczarowania. Nad piłkarskim klubem zawisły czarne chmury i perspektywa rozwiązania drużyny jest coraz bliższa. Brak strategicznego sponsora i co z tym idzie kłopoty finansowe ciągną klub na dół tabeli. Drużyna, która miała jeszcze niedawno szansę awansować do drugiej ligi, obecnie znajduje się na dnie tabeli. Miasto, które dokłada pieniądze do klubu, stawia ultimatum. Albo konkretne rozwiązania i koniec marnowania środków, albo koniec zwiększania nakładów na klub, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. W minionym sezonie Górnik uzyskał bardzo dobry wynik sportowy. Niestety zakończył się ten rok ogromnym długiem w wysokości około miliona 200 tysięcy. Miasto właściwie pozostało jedynym sponsorem stowarzyszenia i samego Górnika. Oczywiście podtrzymujemy wolę przekazywania środków w dotychczasowej wysokości w najbliższym czasie, w tym roku, w przyszłym. Wspieramy władze Górnika i stowarzyszenia w poszukiwaniu sponsorów, ale też po drugiej stronie musi być wyraźna refleksja, wyraźne
wyraźna powściągliwość w oczekiwaniu na dodatkowe środki na wynagrodzenie, ponieważ dzisiaj wiemy, że te pieniądze zostały wykorzystane być może nie najlepiej i trudno sobie wyobrazić ciągłego dodawania do budżetu. Górnik Wałbrzych to nie tylko drużyna seniorów, ale także szeroka baza szkoleniowa dla młodzieży. Wielu wychowanków klubu rozpoczęło tu kariery, które z powodzeniem kontynuują w innych klubach. Dla nas najważniejszym, absolutnie priorytetowym zadaniem jest szkolenie i aktywność sportowa dzieci i młodzieży. Będziemy tu właściwie realizować wszystkie zamierzenia, które do tej pory były rozpoczęte. Oczywiście szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu, wielki program miejski, największy chyba w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o drużynę pierwszą seniorów, to musimy otrzymać wyraźny sygnał po stronie zarządu klubu, że pieniądze, które przekazujemy, będą wykorzystane w sposób racjonalny, a nie będą powodować jeszcze większego długu niż do tej pory, bo na końcu okazuje się, że miasto jest jedynym wiarygodnym partnerem finansowym. Tak być nie może i mamy w mieście tyle ważnych, zarówno w aspekcie sportowym, jak i społecznym wydatków, że trudno sobie wyobrazić, żeby w nieskończoność te nakłady na drużynę seniorów, powtarzam jeszcze raz, szły. Więc trzymamy kciuki, mamy nadzieję na przedstawienie nam programu naprawczego, restrukturyzującego to zadłużenie i wtedy będziemy realnie decydować o tym wspólnie, czy miasto, jak miasto będzie się odnosić do takich projektów. Jeżeli Górnik Wałbrzych zostanie rozwiązany, to co stanie się ze stadionem? Czy obiekt, któremu niedawno odbudowano zadaszenie nad trybuną, podzieli los stadionu na Nowym Mieście? Obiekt Akwazdroju, bo tak trzeba powiedzieć, przy ulicy Ratuszowej, jest własnością Akwazdroju. Spółka jest świetnie działającym operatorem, ma mnóstwo imprez sportowych zarówno na stadionie na ulicy Ratuszowej, jak i na innych obiektach. Natomiast jeśli chodzi o stadion na Nowym Mieście, to powiedzmy sobie zupełnie otwarcie, jest to wydatek rzędu 40 milionów i wobec nowych wydatków, które stoją przed miastem, jeśli chodzi o żłobki, o szkoły, o zmiany w systemie edukacji, przed którymi musimy stanąć, to trudno określić remont stadionu na Nowym Mieście, chociaż oczywisty dla nas wszystkich, jako priorytetowy, więc musi on poczekać na to, aż będziemy realizować, uda nam się zrealizować inne projekty, przede wszystkim szkolne, przedszkolne, żłobkowe, również mieszkania komunalne, również nowe gabinety stomatologiczne i wtedy zabierzemy się za stadion. Natomiast jeśli chodzi o stadion na ulicy Ratuszowej, to spółka Akwazdrój, prezes Gawlik ma kalendarz pełen imprez i ten stadion będzie żył, pewnie będzie również systematycznie, tak jak do tej pory, mozolnie modernizowany. Sport w Wałbrzychu ma długą tradycję. Miejmy nadzieję, że zespół Górnik Wałbrzych za kilka lat nie będzie istniał wyłącznie na kartach historii. Będziemy relacjonować sprawę Górnika Wałbrzych na bieżąco. Jednogodzinny zabieg raz na 2 miesiące. Tylko tyle refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia potrzebującym dzieciom. Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi 500 zł. Aby zabiegi miały skutek, potrzebne są minimum 2 godziny tygodniowo. Wałbrzyskie Hospicjum podjęło współpracę z gminą Wałbrzych, by najbardziej potrzebujący nie musieli tracić nadziei na poprawę zdrowia. Wałbrzyskie Hospicjum podjęło współpracę z gminą Wałbrzych, by najbardziej potrzebujący nie musieli tracić nadziei na poprawę zdrowia. My mamy 2 godziny tygodniowo rehabilitacji. Pani rehabilitantka ustala terminy z rehabilitantami, oni dojeżdżają do domów, oni albo przyjeżdżają na miejsce, albo tak jak pani wcześniej powiedziała, do tego punktu, gdzie mają te specjalistyczne, sensorystyczne jakieś, nie chcę się tutaj wypowiadać, bo ja nie mam takiej naprawdę wielkiej wiedzy na ten temat. Tutaj powinna się pani rehabilitant wypowiedzieć, bo to jest specjalista. Zresztą my dysponujemy naprawdę specjalistycznym zespołem medycznym i chylę przed nim czoła. To jest wielkie wyzwanie, za niewielkie pieniądze rehabilitują dzieci. Wcześniej podkreśliłam, mamy już pierwszy przykład dziecka, które leżało tylko w domu, a dzisiaj po tej rehabilitacji to dziecko normalnie, można powiedzieć, funkcjonuje. Byłam tam, widziałam osobiście, więc wiem, że ta rehabilitacja odniosła po prostu pozytywny skutek. Obecnie pod opieką hospicjum znajduje się 16 dzieci, a kolejne 6 czeka na pomoc. Akcja, w jaką zaangażowała się gmina Wałbrzych, umożliwi potrzebującym dostęp do specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim możliwość opieki
pod okiem profesjonalistów. Będzie mieć akcję billboardową i plakatową. Ona będzie rozwieszona na wszystkich tutaj na tylu billboardach, ile nam starczy pieniędzy. Dodatkowo prosiliśmy Wydział Promocji Miasta, też zgodzono się na City Lightach, na wszelkiego rodzaju miejscach, gdzie moglibyśmy to rozwiesić, w szkołach. Dodatkowo postaramy się też, będziemy rozmawiać z biskupem, bo miesiąc październik jest miesiącem hospicyjnym, żeby w Wałbrzychu na stałe jakby wpisać w kalendarz, pod koniec ustalimy termin, żebyśmy mogli jako hospicjum kwestować na ten cel przy kościołach wałbrzyskich. My jako niezbyt duża firma nie jesteśmy w stanie tutaj sprostać wszystkim wymaganiom, jakie NFZ stawia dla nas, żebyśmy mogli się o takie środki starać, więc piszemy różne projekty, specyfikacje. Ja również jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Barka. Oprócz tego prowadzę to Centrum Rehabilitacji, podpisuję umowy z różnymi fundacjami. To są fundacje takie jak właśnie Hospicjum dla Dzieci, również Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Nasze Hospicjum i takie fundacje bądź też jakieś ośrodki opieki mają różne dofinansowania i oni refundują tą rehabilitację dla tych dzieci. Sytuacja materialna wielu rodziców nie pozwala na częste wyjazdy, wydatki, które nieodłącznie wiążą się z leczeniem. Jeśli chodzi o sam Wałbrzych i okolice, to do tej pory była to taka nisza troszeczkę. Te dzieci nie miały takiej kompleksowej rehabilitacji. One musiały jeździć do Świdnicy, do Świebodzic, do Strzegomia. Nie mamy tu takiego ośrodka prężnie działającego. Dopiero od niedawna zaczyna się coś dziać na terenie Wałbrzycha. Zaczynają powstawać pierwsze takie większe ośrodki i te dzieci objęte są taką kompleksową rehabilitacją. W Wałbrzyskim Hospicjum na dzieci czeka zespół ludzi, którzy nie mają podejścia czysto finansowego. Najbardziej liczy się dla nich zdrowie drugiego człowieka. Sama rehabilitacja często to jest praca zespołu. To nie jest tylko fizjoterapeuta. U nas w centrum pracuje neurologopeda, pracuje logopeda, współpracuje z dogoterapeutą. W ramach potrzeb prowadzimy takie zajęcia, żeby były to zajęcia zespołowe. Często konsultujemy dany problem z innymi specjalistami i dochodzimy do jakichś wniosków. O, może tutaj warto by było więcej zajęć z neurologopedii, a wtedy dopiero będzie rehabilitacja, bądź też odwrotnie. Program, w jaki zaangażowany jest Wałbrzyskie Hospicjum, daje zielone światło dla innych. Być może podobne fundacje i stowarzyszenia zobaczą, że warto pomagać i również włączą się w tą szczytną akcję pomagania dzieciom. Jesteśmy w trakcie opracowywania planów odwiertów. Przygotowujemy spotkania z firmami, które będą to robić, mówi odkrywca Złotego Pociągu Piotr Koper. Koper podsumowuje też dotychczasowe prace. Jak twierdzi, wykonali już 50% zamierzonych badań. Dziś, jak informują odkrywcy, mają całkiem inny obraz struktury geologicznej tego terenu i potrafią precyzyjnie określić miejsce odwiertów. Jak dodają, przebadali 50% tego, co zamierzali i potrzebna jest dogrywka. Innym sprzętem, na inną głębokość i inną metodą. Przygotowujemy spotkania właśnie z firmami, które będą to robić i będą nam doradzać metodę i sposób wykonania tych odwiertów. No i jak to będziemy wszystko znali, to będziemy znali koszty całego przedsięwzięcia przede wszystkim, to wtedy będziemy ustalać termin, co robić dalej. W kwestii pozwoleń na wykonanie odwiertów odkrywca jest dość spokojny. Jeżeli chodzi o odwierty, jest prościej. Nie potrzebujemy takiej armii ludzi. Na pytanie, czy zdążą ruszyć z odwiertami przed zimą, Piotr Koper odpowiada. Ale to nie ma żadnego znaczenia, czy grunt jest zdatny, czy niezdatny, bo to są odwierty na 30 metrów, a jak jest zima, no to ile mi może 20 centymetrów zamrozić tej ziemi. Także to nie ma żadnego, tutaj pogoda nie jest przeszkodą. Jednak jak zapewnia Piotr Koper, na 65. kilometrze spotkamy się już niebawem, a wszystko będziemy wiedzieli jeszcze w tym miesiącu. Piotr Koper podsumował też wykonane dotychczas prace. Jak twierdzi, wykonane zostało ich około 50%. Teraz czas na kolejne. Dlaczego jednak nie udało się znaleźć tunelu? Pociąg wjeżdżał do tunelu z obecnej wysokości szyn. To mieliśmy nadzieję, że kopiąc 6 metrów będziemy mogli go zahaczyć o górną część tunelu. Jednak musiał się zagłębiać niżej z tego względu, że nie znaleźliśmy żadnych szczątków budowlanych. Dlatego musi być po prostu cała konstrukcja
pozycja ustanowiona dużo niżej niż przypuszczaliśmy. Dlatego te 6 metrów nam nie wystarczyło po prostu. A nie mogliśmy kopać głębiej, bo nie mamy na to pozwolenia. Raz, że nie mieliśmy pozwolenia na kopanie powyżej 6 metrów, a dwa, linia energetyczna, która wisi nad tym miejscem, uniemożliwia użycie koparki o większym zasięgu. Chciałabym gorąco zaprosić Wałbrzyszan, nie tylko, do Wałbrzyskiej Galerii Sztuki przy ulicy Słowackiego 26, gdzie 7 września otwieramy wystawę wyjątkową, bo pośmiertną, Alfreda Witolda Oruby, który całe swoje dorosłe życie spędził w Wałbrzychu, pracował na kopalniach, a później stał się artystą nominowanym przez ministra kultury, więc wyjątkowe wyróżnienie. I do końca swoich dni malował. Ten efekt, wybór, oczywiście wybór z kolekcji rodziny. Zapraszamy do obejrzenia tego wyjątkowego malarstwa i czekamy na Państwa. To wszystkie wiadomości, jakie przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.